Dzień dobry, a w studiu minister Paweł Graś, rzecznik rządu, poseł Dzień. i członek zarządu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, czy Rada Ministrów zajmie się sprawą skażonych ogórków z Hiszpanii? To nie tyle Rada Ministrów, co inspekcje, które po to w naszym kraju istnieją, żeby na tego typu zagrożenia reagować. Wszystko wskazuje ale na to. Ale dzisiaj jest posiedzenie. Pytam o to, czy nie wiem, jakaś informacja takich, zostanie przedstawiona. W takich sytuacjach kryzysowych to jest rutynowe działanie, że w punkcie Rady Ministrów, który dotyczy spraw bieżących i spraw różnych, jeśli pojawiają się tego typu sytuacje, to właściwie minister przedstawia informacje. Pewnie tak będzie i dzisiaj, ale. Według tych wszystkich informacji, które udało się zgromadzić do, do tego momentu, jak na razie żadnego niebezpieczeństwa dla polskich klientów i dla polskiego rynku nie ma. Jest to doskonała okazja, żeby promować polskie produkty, polskie ogórki. One są całkowicie bezpieczne. A czy w ramach dmuchania na zimnej profilaktyki, nie mówię, że teraz, ale. Za jakiś czas, jak się sytuacja odpukać, rozwinie w złym kierunku, możemy wprowadzić embargo na warzywa i owoce z Hiszpanii? Na razie mamy jeszcze za mało wiedzy na ten temat. Nie wiadomo do końca, czy źródło całego problemu rzeczywiście tkwi w Hiszpanii. To dopiero jest badane przez odpowiednie służby narodowe w odpowiednich krajach i, i europejskie, bo nie wiadomo, czy te problemy są wynikiem e, rzeczywiście, m, czy, czy powstały w kraju producenta, czy w wyniku transportu, czy magazynowania, więc na, na najpierw trzeba identyfikować przyczynę, a ona jeszcze do końca jasna i zidentyfikowana nie. Jest. Jest. A pracodawcy zidentyfikowali projekt ustawy o lobbyingu i bardzo ją krytykują. Dzisiaj też Rada Ministrów będzie się zajmować sprawą tej ustawy, czy Biorą państwo pod uwagę te opinie? Oczywiście, że tak. To jest, to jest istotna, to jest ważna ustawa. Ja może powiem, że pracodawcy mówią, że ten projekt stawia na równi korupcję z lobbyingiem. No, może nie aż tak. Amrek tak Goliszewski mówi, że Julia Pitera powinna zostać odwołana, bo stawia Polaków na równi z potencjalnymi bandytami właściwie tak, złodziejami. Tak, ostro bym tego, do tego nie podchodził. To jest sfera, która rzeczywiście wymaga uregulowania. No, sami wielokrotnie. Byliśmy w naszym kraju świadkami tego, jak cienka jest granica między tym normalnym, zdrowym lobbyingiem z różnych środowisk, czy to przedsiębiorców, czy to różnego rodzaju korporacji, których zmiany prawa dotyczą. Więc między tym zdrowym lobbyingiem a tym, co już ociera się. Hmm, no może nie o jakąś sferę przestępną, przy, ale na pewno bardzo niebezpieczną i taką, której trzeba się przyglądać. Ale chodzi Więc... o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, prawda? Też jest cienka granica. Czasem Dokładnie można w... wodę tak. wylać jeszcze? Czasem Dokładnie dziecko. tak. Dlatego tak długo trwają dyskusje nad tą ustawą, dlatego tak wnikliwie była analizowana i przez Komitet Stały Rady Ministrów i przez poszczególne resorty, które zgłaszały e, uwagi. Nie Jestem w stanie powiedzieć, czy dzisiaj dyskusja nad tą ustawą się zakończy. To też będzie zależało od dyskusji na Radzie Ministrów. Panie ministrze, czy premier bardzo zrugał ministra Jerzego Millera? Smaś Ale... tak uśmiechnął <laughs> do mnie na słowo zrugał. <laughs> pan, premier, pan premier czasem rzeczywiście zdarza się tak, że udziela swoim ministrom reprymendy. I to jest normalne. No, na tym polega funkcja szefa, żeby ze swoimi podwładnymi jak trzeba rozmawiał czasem ostring. Ja, była reprimenda za więc, mandaty za matoła, tak? Więc powiem tak, że delikatnie, że na pewno nie była to sytuacja, która pana premiera ucieszyła, bo nam chodzi o to, żeby policja była zaangażowana w walkę z chuliganami, w walkę ze stadionowym bandytyzmem, a nie w walkę z tymi, którymi nie do końca działania rządu się podobają. W związku z tym to było oczywiste, że z tych Akcji czy z tej, z tej takiej chwilowej, miejmy nadzieję, mam nadzieję, że to już zostało wyjaśnione w tych relacjach między rządem a, a policją, z tej chwilowej nadgorliwości policji, pan premier był bardzo niezadowolony. A ta nadgorliwość to skąd się wie, jak, jak pan myśli? policjanci to lizusy ja i myślę, nie, to lizusy. Nie, myślę, że to nie Może do, jakaś krecia robota. Myślę, że to nie do końca było, nie do końca zrozumieli intencje rządu, intencje um, pana premiera, bo tu um, chodziło, w, w zamyśle pana premiera, w zamyśle rządu chodziło dokładnie o to, o czym mówiłem wcześniej, czyli o walkę z chuliganami i z bandytyzmem, żeby pokazać im wyraźnie czerwoną kartkę, a nie żeby przekształcało się to w um, ściganie gości, którzy skandują antyrządowe hasła, czy malują antyrządowe transparenty. No to te czasy mamy już na szczęście za sobą. No i tak naraz rabiali ci policjanci, że teraz Jarosław Kaczyński mówi, że rząd chce zastraszyć obywateli. Bo się zastrasza nawet nie tylko chce i w ogóle nie nadaje się do rządzenia. Czy znaczy jedynym człowiekiem informacją, która nieustannie zastrasza obywateli, która nieustannie straszy Polaków, to jest Jarosław Kaczyński. No straszy rządem, straszy administracją, Pan się administracją, boi Pani redaktor, nie, no ja, ja, ja się nie boję Jarosława Kaczyńskiego boję się rzeczywiście powrotu tej formacji do władzy, bo to nie oznacza niczego dobrego dla Polski niczego dobrego Jarosław Kaczyński poza krytykowaniem rządu i krytykowaniem w Czambu każdego pomysłu no jak widać jest w stanie nawet w tak oczywistej sprawie jak walka z no chuli, przynajmniej... z, ze stadionowym no ale sam, bandytyzmem sam powiedział, że policjanci się troszkę pogubili, że byli zbyt gorli

A, a krytykuje pan krytykowanie no chyba słusznie myślę, to zachowanie skrytykował myślę, w tym momencie myślę że e, sytuacja wróciła do normy i policja będzie ko koncentrować się na tym do czego rzeczywiście jest powołana czyli na e, ściganiu przestępstw chociaż z drugiej strony rzeczywiście są w polskim prawie ciągle jeszcze takie regulacje e, nad którymi warto dyskutować nad którymi warto rozmawiać i myślę że ta dyskusja już się zaczęła e, które dają policji czy prokuraturze dosyć takie wąskie możliwości działania. Bo jeśli powiemy je tak, rzeczywiście prawo powinno być przestrzegane, koniec, kropka, to trzeba wyeliminować właśnie te przepisy z kodeksu karnego, które tam za obrazę rządu czy organów konstytucyjnych ciągle jeszcze w polskim prawie istnieją. To jeszcze pana postraszę. Dobrze? Bardzo proszę. No więc na pewno pan wie, także już pan się przyzwyczaił, że prawo i sprawiedliwość chce Komisji Śledczej w sprawie finansowania Platformy Obywatelskiej, no może warto się poddać takiemu sprawdzeniu. Ależ my takiemu sprawdzeniu poddajemy się nieustannie. Z... Ale w świetle Jupiterów. Ja to, no, czy dokładnie w świetle Jupiterów? Nie wiem, czy jest jakaś bardziej prześwietlana sfera życia partyjnego niż finanse partii politycznych. Są prześwietlane zarówno przez Państwową Komisję Wyborczą. Są prześwietlane finanse związane konkretnie z, kampa z kampaniami wyborczymi. Jest oglądana przez PKW, przez audytorów. Każda złotówka przeznaczona i wydana na kampanię, o czym boleśnie przekonują się partie polityczne, bo to zdaje I w zdaje związku się, z tym, co z tą komisją? Się... Ona jest niepotrzebna? Może to by bo... była szybka komisja, która by pokazała, bo... że prawdą jest to, co Państwo mówią, czyli że Mariusz Kamieński mówi bzdury. Znaczy to, że Mariusz Kamieński mówi bzdury i nieprawdę mówią prokuratorzy, w związku z tym szkoda się z nim ścigać tutaj na, na jakieś oświadczenia. A no, wydaje to taki mi się. Takich to, to, to tylko politycy używają. Prokuratorzy nie. akurat. Yy, Chyba Prawo i Sprawiedliwość i Komitet Jarosława Kaczyńskiego z ostatnich wyborów miał kłopoty z rozliczeniem i bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jego sprawozdanie zostało odrzucone. Więc jeśli czemuś warto się przyglądać, to tym sprawozdaniom, które zostały po wnikliwej weryfikacji odrzucone i nieprzyjęte, bo widocznie tam popełniono jakieś błędy. Finanse Platformy Obywatelskiej są absolutnie bez zarzutu. Czyli wniosek o Komisję Śledczą będzie odrzucony i nieprzyjęty, no to tak? Jest... Czysto polityczna chudzpa, bzdura i zagrywka? Mariusz Kamiński miota się um, coraz bardziej po tym, jak kolejne jego zarzuty są od, od, odrzucane i obnażane jako nieprawdziwe. E, skoro rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość postanowiło opierać się na takich autorytetach, jakim są, no, ale e, tak jak, uważają, jakimi są działania. No to jakimi, jest doskonała jakimi są okazja, zeznania, żeby to pokazać. Jakimi są Nie? zeznania bandytów, czy skróczonych świadków? Korony, no, Właściwie teraz mówię Panie, panie pośle. Że to byłaby doskonała okazja, jeżeli Państwo używają takich mocnych słów i, i tak komisja, Ale co ta komisja miałaby, co ta to komisja nie, śledcza miałaby sprawdzać? No to jest jakaś naprawdę panu no, pani wiem, redaktor. nie, no, wiem, no, nie wiem, świadków koronnych. Takie zeznania świadków koronnych. No, ta Które komisja śledcza, tajne. która prze, prze, przesłuchuje brodę. No powodzenia. no. Nie, Nie ma żadnego uzasadnienia dla powołania Komisji Śledczej. Do wyborów pozostało kilka miesięcy. Nie ma szans, żeby taka komisja zafunkcjonowała. To jest czysto polityczna, wyborcza wrzutka. Trzeba się przy, przygotować na to, że tego typu wrzutek i tego typu pomysłów na kampanię wyborczą będziemy mieli co tydzień, co najmniej kilka. No Prawo i Sprawiedli Sprawiedliwość już pokazało, jak wyobraża sobie tę kampanię wyborczą i co ma do zaoferowania Polakom. Nic pozytywnego, żadnego pozytywnego komunikatu, żadnego pomysłu na na Polskę, ani na jakikolwiek problem, z którym borykają się Polacy, tylko takie znane z działalności tej partii niemalże od początku jej powstania, rzucanie oskarżeń. Zawsze musi być jakiś problem. Nie wiem, zły. czy problem prezydencji to jest problem, z którym się zmagają Polacy, ale wczoraj też była konferencja o priorytetach prezydencji. Ja nie wiem, czy pan hmm. zna te priorytety według PiS-u? Bo jestem ciekawa, czy się pokrywają z tymi rządowymi chociaż częściowo. W znacznej, w znacznej części się pokrywają. Nie pokrywają się te, które szczerze mówiąc są dosyć takie dziwne, bo nigdzie nie ma w prawie Unii Europejskiej i w tych regulacjach dotyczących prezydencji nie ma nigdzie takich uregulowań, które kazałyby, czy umożliwiałyby zajmowanie się prezydencji Takimi kwestiami jakby atyfikacja Ojca Świętego, czy, czy no to chyba są trochę pomysły, delikatnie mówiąc, nie trafią. Ale pan mówi o ale hasło jest takie wyrońny chrześcijan którzy są zagrożeni na świecie. No to jeden z priorytetów. Nie, no nie bardzo wiadomo, jak Unia Europejska miałaby się w, tego, w realizację tego typu postulatu e, zaangażować. E, oczywiście państwa Unii Europejskiej, poszczególne kraje i Unia jako całość stara się reagować wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa człowieka w ramach tych możliwości, które posiada. Wraca sprawa więzień CIA i ona wraca tak co jakiś czas. Jak pan na to patrzy, że ona tak ciągle wraca. Chowa się i wraca, chowa się. I wraca. W tej sprawie akurat rząd platformy obywatelskiej IPSL-u nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia, bo to Ale ten. Podejrzewa, rząd, że inne rządy mają sobie coś do zarzucenia? Ten rząd podjął w tej sprawie jedynie słuszną decyzję, czyli. Skierowaniu tej sprawy do prokuratury. Prokuratura prowadzi swoje działania, prokuratura ma środki i możliwości, żeby tę sprawę wyjaśniać, i na e, finalny efekt działań prokuratury trzeba oczekiwać. Ale ja pytam o coś innego. Jak pan myśli, dlaczego to tak ciągle wraca, jeżeli prokuratura wyjaśnia, bo pojawiło się, pojawił się zarzut, że został odsunięty prokurator, bo chciał postawić zarzuty członkom rządu SLD, a okazało więc, się, że jeszcze nie ten etap, że nie można stawiać zarzutów. Prokurator, prokurator generalny wyjaśnił, że no te spekulacje to nieprawda, że rzeczywiście obsada personalna się zmieniła, ale nie z tego powodu, a wyjaśnianie tej sprawy trwa. Wiemy, że zostało do przesłuchania jeszcze kilkudziesięciu świadków, o tym również mówił prokurator generalny. I jak te przesłuchania się zakończą, prokuratura podejmie decyzję, czy rzeczywiście jakieś naruszenie prawa nastąpiło i czy w związku z tym komuś należy postawić zarzuty. 11 czerwca będę w Gdańsku, czekam na Ciebie. Ale to nie ja. Zapraszam to, Panią redaktor to, serdecznie. To Donald Tusk, do członków Platformy. Czy jak ktoś nie pojedzie do Gdańska, to może zostać skreślony z listy kandydatów nie, nie, do Sejmu? absolutnie nie. Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł i sposób. I normalna, absolutnie normalna rzecz w cywilizowanym świecie, że przewodniczący partii komunikuje się ze swoimi członkami, że pisze do nich listy że jest z nimi w kontakcie. I zostało to bardzo dobrze przez tą społeczność platformianą przyjęte. Bardzo dziękuję. Czyli pan, dziękuję na serdecznie. pana się doczeka, tak? Zapraszam również panią redaktor. Ale ja nie ja z warto. platformy. Dziękuję. Ale, Dziś, dziękuję bardzo. Bardziej. Minister Paweł Graj, rzecznik rządu, była tam ich niż do usłyszenia. Dziękuję bardzo.